Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Arcades. Oczywiście, słyszeliście tamten dziwny dźwięk? Ja też go słyszałam i bardzo mi się to nie podoba. Jest nowy rozdział, więc co za tym idzie, prawdopodobnie zrespiły nam się jakieś stworki. Ciekawe, co tutaj się dzieje. Najpierw chciałabym na pewno się iść przespać. I na pewno mamy kilka zadań jeszcze do zrobienia, więc byłoby bardzo fajnie, gdyby nam się udało je wykonać. Śpimy do następnego ranka. Widzę, że niestety deszczowy dzień przed nami, ale to nic. Zrobimy F5. Pogadajmy z wszystkimi, może ktoś ma dla nas jakieś nowe zadanie. No nie pal teraz tego zioła, gościu. Witaj. Siema. Nic nie masz, widzę. Dobra. Tutaj jeszcze jest dwóch panów. Kestral, coś z tobą? Witaj, przyjacielu. Widzę, że nagle zaczęliście do mnie mówić witaj i tak dalej. No, dawaj. Witaj. Jakby jakaś aktualizacja weszła, no nie? Przynajmniej nic zrobiłam. Nie wiem, nagle się okaże, że dubbing się pojawił jakimś prawem. Nie wiadomo jakim. Okej, moi drodzy, bo mamy te owady do ogarnięcia. O, mam 10 punktów nauki tak w ogóle, więc moglibyśmy je wykorzystać. Księga siły. Dziękuję bardzo. Zgadza się wszystko. Ach, no te stworki teraz są wszędzie. Więc troszeczkę będziemy mieli do roboty. Podobno w okolicy maga lata ważka. Więc pójdziemy też, znaczy w okolicy jego domu. Nie wiem, jak dużo mi wilki robią. Troszkę mi robią. Ała, jaszczurko. Dziwne te stworzenia są. W ogóle tamten wilk sobie poszedł. Bardzo się dziwnie zachowujecie. No, nieważne. Może namierzymy tę ważkę, co? Tam jest ścierwojad. Podobno w okolicy domu maga właśnie lata ważka, więc moglibyśmy spróbować sobie coś takiego jak ważkę ogarnąć. Ach, tu jesteś chyba. Gdzie ja mam ten cały podbierak? Napełniony kuf... O, mam. Dawaj. Nie lutnie, tylko podbierak. No halo, koleżanko. Ej, ta ważka się może uspokoić? No jak nic tu nie ma, przecież widzę tę ważkę. Chyba tutaj postoję i poczekam. Ona się zbugowała, czy o co chodzi? Przecież widzę ją. Mam. Ważka złapana. Bardzo fajnie. I podobno chrząszcz chodzi koło teleportu. To też jest ciekawa sprawa, nie wiedziałam. Ponowne spotkanie z Lando. To musimy zrobić na mieliźnie. Ach, ruda. Właśnie, ruda. Jak już tutaj jesteśmy, to oddajmy ją. Widzę, że pan jaszczurka też chce się ze mną przywitać. Sporo się naryspiło tego dziadostwa. W sumie to fajnie. Czy tutaj coś oprócz tego ścierwojada jest? Bo taka trochę jestem ślepa. Łuk na pewno pomógłby mi namierzyć te wszystkie stworzenia, ale po prostu nie chce mi się. Dziwię się, że ten jaszczur się jeszcze nie rzucił na mojego kumpla. Siema. O kurde, jakiś kryt wszedł, bo na hita. Tą mewę chyba będę musiał strzelić. Giran. Hej, nie było cię tak długo. Tak, nie jedno przeżyłem, lecz opowiem ci o tym później. Jakoś nie potrafię sobie wyobrazić, żeby kopanie rudy było aż tak ekscytujące. Ale co, masz ze sobą rudę? Tak. Dzięki.
Czy więc naprawa niedługo dobiegnie końca? Potrwa jeszcze trochę czasu, ale teraz mam wszystko, czego potrzebuję. Dobrze, a więc w kopalni... Coś się dzieje. Sądzę, że dochodzi z góry. Pójdę sprawdzić. Myślisz, że teleport wywołuje ten hałas? Tak, Mag niedawno mówił, że prawie skończył już naprawę portalu. Myślałem, że zaczeka na mnie. Prawdopodobnie już go użył. Idź do niego szybko, nie ufam mu. Dobrze, już idę. No nie. O, muzyczka zgasła. Okej, czyli teraz będziemy przeżywać takie fajne drgania. No zajebiście. Polowanie na owady. Miód dla maga to podobno powinno magowi przeszkadzać. Tak na tyle, że będzie zmęczony w nocy. Zakład Grimberga to nie robię, bo nie mam ochoty. Na mieliźnie. No to daliśmy mu. Na mieliźnie to jest główne zadanie. Sprawdźmy tę skałę, bo podobno Lando się gdzieś przeniósł, prawda? I być może przeniósł się właśnie tutaj, na inną skałę. Więc sprawdzimy to. Nie podoba mi się to, że się tak teraz będzie trząsł ten ekran. O, widzę, że się uspokoiło, jak odeszliśmy kawałek. Ale podejrzewam, że za chwilę będzie tak naprawdę to samo. Zobaczymy, co się będzie działo. Chciałabym zrobić to zadanie, ponowne spotkanie z Lando, i on prawdopodobnie będzie na tej skale. Bo właśnie z tego, co wiem, on znów jest na skale. Ale tutaj go nie ma. Ciekawe. To wiecie co? Może się wczytam, bo nie chcę mi się płynąć drugi raz. No Lando już na pewno nie ma na tamtej skale i to jest bardzo ciekawe, bo no nie ma go tam. Chyba, że jeszcze raz właśnie popłynę tam i sprawdzę, czy on stamtąd zniknął. Może potrzebuję najpierw odwiedzić go jakby na tamtej poprzedniej skale, a dopiero później się upewniać, gdzie on tak naprawdę jest. No nie wiem. Na pewno nie jest razem z Grimbergiem, no bo to by było co najmniej dziwne. Natomiast podobno się przenosi na drugą skałę. Ale chyba po prostu muszę sprawdzić to, czy on jest tutaj. Tutaj się okaże, że go nie ma, no i będę musiała go poszukać. I taka robota pewnie. No nie wiem, zaraz się dowiemy. Czy coś dostanę, jakiś wpis w dzienniku, czy coś? Jak nie, no to nie wiem. Jezus Maria, przestraszyłam się, bo moja świnka morska postanowiła... Woda. Ślady krwi, woda. No wiemy na pewno, że Lando już tutaj nie ma. Ponowne spotkanie z Lando. Prawdopodobnie będzie miał do mnie jakąś sprawę. No raczej tak, tylko że musimy Lando znaleźć. I to jest też taka sprawa, no. Dobra, skoro tutaj go nie było, nie dostałam żadnego wpisu, to również się wczytuję. Nie wiem, czy już nie jest tak, że po prostu to zadanie już jakby nie będzie istnieć w moim dzienniku. Bo no przecież wiadomo co. Ale tam powinien być Lando, na tamtej skale. Na razie go tam nie ma. No cóż. No dobrze. To sprawdźmy, co tam u Maga słychać. O, Lando! Hej, stary! Hej, czy wiesz co tak hałasuje? Zadaję sobie to samo pytanie, chyba dochodzi ze szczytu góry. Chcesz pójść tam ze mną? Jasne, chcę wiedzieć co tam hałasuje. Jezu, Lando, no przecież jak tam jest Mag, to on ci zrobi krzywdę. Chłopie. Człowieku, co to jest? Wygląda na to, że Mag uruchomił teleport. Teleport myślę, że już przez niego przyszedł. Myślę, że już przeszedł przez niego i dlatego wszystko wokół się trzęsie. Tak, na pewno. Słuchaj, muszę wiedzieć, gdzie on się podział i także przejść przez portal. Nie jest to zbyt niebezpieczne? Nie, robiłem to już parę razy. Do zobaczenia później. Czekaj, chcę iść z tobą. Jesteś pewny? Być może nie uda nam się wrócić tu z powrotem. Wszędzie jest lepiej niż tutaj. Chodźmy. Gdzie jest Mag? Widzę, że trochę spieprzyłam sprawę, bo teraz bym musiała się wczytać na sam początek odcinka. Rozdział 4, Dastal, czyli normalnie trzeci. Okej, no fajnie.
Super, że jesteśmy tutaj z Lando, tylko szkoda, że ja sobie teraz spieprzyłam te wszystkie zadania. Bo szansa na to, że wrócimy stąd jakby cało, jest raczej... O nie, Lando może zginąć, naprawdę? Jeszcze będę musiała go chronić w tym miejscu. To niedobrze. Jezu, ale ty szeleścisz, człowieku. Znaczy się... człowieku. Szkielecie. Coś tu jeszcze jest? Zioło uzdrawiające, napój. Sporo napoi. Zioła. O, już to widzę, że tu już są pełzacze. To nic dobrego. No dobra. Gdzie ten napój jest? Halo? Powinien tu być gdzieś napój. Przecież mi go pokazało. A, tam koło tych pełzaczy. Okej. Fajnie, że mamy towarzysza, ale ja nie chcę, żeby Lando zginął, a szansa na to, że nie zginie... Oh my god. Ale ten pełzacz mnie klepie, Boże kochany. Dobra, zrobimy F5. Dobra, widzę, że Lando też sobie jakoś daje radę. Na pewno lepiej ode mnie. Dokładnie. Ajajaj. Lando, słuchaj, robimy w tu wzrost. A, one się, widzę, zaczaiły tam na niego. Dobra, póki... Dobra, F5, bo tamten pełzacz pewnie się zaraz też na mnie rzuci. Mam nadzieję, że ma trigger jakby na Lando. Okej, Lando widzę też się umie leczyć. To jest pocieszająca sprawa. Nawet bardzo. W sumie. Napój, dobrze. Dostałam jakiś wpis w dzienniku, gdzie jest mag. Magowi naprawdę się udało. Aktywował portal i przeszedł przez niego sam beze mnie. Po drugiej stronie teleportu znajduje się mała dolina. Jest zamieszkana przez pełzacze. Lando i ja chcemy się tu trochę rozejrzeć. Zobaczymy, gdzie jest mag. Również tutaj jest jedna z tych maszyn, którą mógłbym wykorzystać do kurczenia się. O kurcze, fajnie. Znaczy się znowu mały i duży, tak? No. Jak tutaj teraz nazwać odcinek? Nie wiem. Ale faktycznie widzę, że jest tutaj to miejsce. Czarne ziele. Dawaj, coś jeszcze tu jest? Jagody jeszcze. Mogę zebrać, nie wiadomo kiedy się przydadzą. Czyli widzę, że Lando będzie musiał na mnie poczekać w takim razie. Gdzie jest mag? Wydaje się, że za kratami jest przejście do następnego obszaru, jednak potrzebuję jakiegoś klucza, by móc je otworzyć. Klucza, tak? No, okej. Okay. Kolejne jagody. Lando, coś mogę z tobą? Hej, stary! No hej, masz fajny głosik. Podoba mi się. Dobra. Tutaj też się ta dziwna mgła zrobiła. Mogłabym się pomniejszyć, ale co mi to da, że ja się pomniejszę? Dobre pytanie. Lando, przestań stepować. No dobra, mogę się pomniejszyć w sumie. Cześć, Lando. Tylko mnie nie zgnieć. A może będę mogła przejść przez te kraty po prostu? Najgorsze jest to, że ja za bardzo nie widzę, gdzie nawet mogłabym wejść. Wait. Klucz. Weźmiemy sobie go. Bo mogę. Klucz. Cześć, Lando. Tylko gdzie tego klucza teraz użyć? Okej, to coś dało, widzę. Teraz pytanie jest takie, czy ja na pewno dobrze zrobiłam, że się pomniejszyłam? Czy to było w ogóle konieczne? Widzę, że tu mogę wejść. I tutaj coś jest. Jakaś runa kolejna.
Normalnie byśmy tutaj nie weszli, więc dobrze, że się pomniejszyłam. Tylko ciekawe, co to jest za runa. Jakby się tam dostać? Dobre pytanie. Może z rozpędu? No nie, tak to na pewno nie. No ale jakbym się nie pomniejszyła, to bym w ogóle się tutaj nie dostała, prawda? No nie, nie miałabym takiej w ogóle opcji. No, ale widzę jakiś potencjał w tym. Czy ja mam wziąć telekinezą runę kolejną jakąś? Mogę wejść normalnie? Mogę. Takie buty. A tam jakby można przejść od drugiej strony. Jak widzę, że telekinezą, to ja sobie tego na pewno nie wezmę. O, ten stolik, ja podejrzewam, że po coś przecież musi tu stać, a ja trochę nie kumam, co mam zrobić. Jeżeli chodzi o ten stolik. Chyba, że wejdziemy sobie na tą dolniczkę. Może teraz telekineza mi w czymś pomoże? No nie za bardzo. Siup! O, możemy zaznaczyć wtedy tę runę. Dobra. To zbagujemy sobie grę w takim razie. A, teraz mi się nie udało. Ale udało mi się raz ją zaznaczyć. To znaczy, że da się ją zaznaczyć. No, pod warunkiem, że wejdę na to. Super. Wejdziemy sobie jeszcze wyżej. Okej, tylko muszę ją zaznaczyć za pomocą telekinezy. No dawaj. Dobra, wyciągnę sobie od razu czwórkę. O, mogę teraz. To pocieszające. Chyba mam ją nad głową, dokładnie. Jej, mamy to. Siema. Co ta runa robi? Będąc pomniejszonym, dostałem się do runy kontrola. Okej, fajnie. Ciekawa sprawa. Cześć, Lando. Hej, stary. Czy ja będę mogła cię kontrolować, czy o co chodzi? Tam już chyba dobrze by było, żebyśmy weszli niemalutcy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc, Jezu, Lando. Ale ty chodzisz dziwacznie. Chyba będziemy musieli w to strzelić, bo... No bo jakby się tutaj inaczej... Chyba, że mam być dalej taka malutka, no ja nie wiem. Lando, weź się przesuń. Widzę, że to tak nie działa. Lando, przestań. Chyba, że pójdziemy dalej i teraz się jakby zamienię z Lando miejscem. Moja postać ewidentnie nie chce się odmienić, więc... No, nie za bardzo. Także, no nie wiem. W takim razie po prostu... Chodźmy dalej, no. Wydaje mi się, że nie powinnam tutaj iść, jak jestem taka pycia. No, ale nie mam wyjścia w sumie, nie? Raczej nie mam. No na pewno nie powinna być taka malutka. Lando, pomożesz mi?
może ten pełzacz mnie nie będzie mógł trafić, jak jestem taka pycia. No, może mnie dalej trafiać. Poziom broni jednoręcznej znowu nam wzrósł, to bardzo pocieszające. O, siema pełzaczu na głowie. Chciałbym pełzacza bić, Lando, nie ciebie. Ale widzę, że do mnie przyszedł drugi kolega. No dobra, może jakoś damy sobie radę. No, dawaj. Super. Dobra, Lando się łyknie, także nie ma problemu. Czemu te pełzacze mi spadają na głowę? O matko boska. Dawaj, Lando. Dziękuję bardzo. O, eliksir ducha przy okazji znalazłam. To F5 zrobię. Tam wygląda, jakbym mogła jakoś wejść. Lando, jak się trzymasz? Masz full życia. O, cześć, psie! Trochę to śmieszne, że mogę bić właśnie takie stwory, jak jestem taka malutka. Wydaje mi się, że powinnam być większa, ale nie mogę się jakby odczarować za bardzo. Gra mi nie daje na to... tak jakby... szansy. Także no dobrze. Skoro nie, no to nie. Psianka. Trujący grzyb. Okej, wiem, gdzie jesteśmy. Byliśmy tam wcześniej na dole. Dokładnie. O, widzę, że jakaś kolejna zamknięta brama jest przed nami. Psianka, Serafis... liść dębu. Okej, nigdy tego nie widziałam. Więc aż podejdę do tego i zbiorę, bo... wow. Nie widziałam jeszcze tutaj nigdy w grze. Lando, ty, ja mam nadzieję, że ty się trzymasz, nie? Tu jakbym mogła wejść. O, proszę, skrytka. Napój. Lando chyba został na dole, prawda? Tak, próbuję tu wleść. Lando, proszę. Nie wysilaj się, kolego. Okej, no nie... A te jagody to skąd? No byłam tu przed sekundą i tu nic już nie było. Ta gra jest czasami jakaś chora po prostu. Dobra, mało ważne. Chodźmy już dalej, bo będę się teraz skupiała, kurde, na zbieraniu roślin. Nie wiem, na cholery ja to zbieram, po prostu widzę, to zbieram, a nie ma tego aż tyle, ile w normalnym gotiku na przykład 2. A w gotiku 3 to ja nie wspomnę, bo tam jest roślin po prostu milion. Tutaj coś leży? Nie, to tylko tekstura. O, tam jest jakiś szkielet. Pochodnia. Możemy sobie to raczej przywołać, mi się wydaje, bo dlaczego by nie? Gorzej, że ona tam na dół spadła. Tam była tylko pochodnia? Aż trudno uwierzyć. No ale no dobra. Gorzki chleb, zioła uzdrawiające, coś jeszcze tu jest wokół mnie. Jest Lando. Tani miecz świetlny? Że co? To chcę. What the fuck? Co to jest w ogóle? Jak to wygląda? Poziom 8, skompletowany bonus odkrywcy w tym świecie. O kurdele, mogę tego używać? Oh my god! Brakuje ci 5 punktów siły. Zaraz sobie damy w siłę. Nie martwcie się, mamy książkę. Siła, siła, siła. Dajcie mi siłę. No bez jaj. I on jest lepszy! Ale zajebiste! O Boże! Lando, widzisz, jaką mam kosę fajną? Wiecie co, może sobie zjemy coś na manę, bo używałam teraz tego dosyć dużo. Na manę to będzie tutaj na czarach. Napojenie. Magia. No, może być krucze ziele.
O kurde. Dobra, tam jest, widzę, kolejne otwarte jakieś przejście. Tu będzie zamknięte kolejne. Velais. Cześć. No i co, nie przejdziemy tędy? No prosta sprawa. O Boże, tam są zębacze. Czy ja dobrze, kurde, widzę, czy nie widzę dobrze? Gdzie jest Mac? Mamy kontrolę oczywiście. Nie wiem na razie, po co mi jest ta kontrola, bo gra mnie nawet nie informuje, po cholerę mi to. Tam zostały jagody, ale i tak idziemy w tą stronę. Nie wiem tylko, czy Lando będzie w stanie tu wejść? Będzie, usłyszałam. Znaczy się, aktualnie to ma ze sobą kłopot. O, wszedłeś tu. Świetnie. Tylko nie wiem, czy się tu zmieścisz. No, powinieneś raczej. Kurde, ta broń jest zajebista, nie? Jeden jakiś pojedynczy pełzacz. Ale zajebiste. O Boże. Ale zajebioza. Słyszę zębacza. Co mówi mi dziennik? Kolejne kraty blokują drogę i tym razem nie ma przełącznika, za pomocą którego mógłbym je otworzyć. Lando, masz jakiś pomysł? Raczej nie. Telekinezo, coś mi powiesz? A może podpalenie nam pomoże to otworzyć? Może dlatego tam była pochodnia, jakbym jakimś prawem nie miała pochodni. Tam mruczy mi ten zębacz z głową. Nie wiem, czy to coś da, ale myślę, że to nie bez powodu tu jest. Tak, otworzyło się. Ale widzę, że Lando chyba się nie zmieści w tą dziurę. Cześć, Lando. Dobra, wyrzucę tą pochodnię, bo mi jest mało potrzebna. Wejdziesz tu, człowieku? O, wow, wszedłeś tu. Fajnie. Oh my godness. Kraty. Kolce, miliony kolcy. Jesteś w przeciwieństwie do mnie człowiekiem z krwi i kości. Jak zamierzasz przejść przez całe te kolce? Rzeczywiście będę miał problem. Nie mógłbyś przebiec dla mnie po kolcach i zobaczyć, czy nie leży tam jakiś z tych złotych kluczy? Chętnie bym ci pomógł, mój przyjacielu, ale nie wiem, czy po drugiej stronie nie ma pułapki, która mogłaby mnie zabić. O, idź już. Z przodu stoi tylko beczka. Co może być w niej tak niebezpiecznego? Możesz mnie przekonywać tak długo, jak tylko zechcesz, ale ja nie chcę znowu umierać. Muszę coś zrobić, żeby Lando mi pomógł. Bez niego nie uda mi się pójść dalej. Coś zrobić, powiadasz, główny bohaterze. Mamy runę kontroli, prawda? Oj, mamy. Pod szósteczką. No to... pora pokontrolować troszeczkę Lando. Dobra, F5 mogę zrobić? Chyba nie mogę, a ja nie wiem, gdzie się zapisałam. Hej, to łaskocze, ale to nie boli. Potrawka z chrząszcza. Mogę usiąść na krześle. No nie chcę za bardzo siadać na krześle. Gorzki chleb. Trujący grzyb. Napój. Ten obraz jest bardzo interesujący. Klucz! Haha. I co? Enterem? Tak. Hej, to nie było miłe z twojej strony. Nie gniewaj się, mamy to, czego potrzebujemy. Chodźmy dalej. A no mamy, główny bohaterze, ale fajnie. Nie sądziłam, że takie fajne patenty mogą być w ogóle w grze, co nie? Widzę, że dzisiaj nam dosyć solidnie, dobrze idzie gra. Troszeczkę ubolewam, że właśnie boję się, że jak już wrócimy do normalnego świata, ile w ogóle uda nam się do niego wrócić, bo może tak być, że zakończenie będzie gdzieś jakby tutaj, a nie tam. Bo na pewno zbliżamy się ku końcowi. Chciałam zrobić te jeszcze dwa zadania, ale widzę, że no, nie za bardzo mi się to uda, niestety. Ale no... nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, prawda? W sensie, no, trudno się mówi. Ciekawe, dlaczego tam jest taka... jakbym mogła tam wejść. Te zębacze to będzie bardzo bolesna sprawa.
Boję się, że tego razem z Lando nie przeżyjemy tak, jak powinniśmy. O nie, ten mruczek już tu idzie. Dobra, ja mam troszeczkę lepszą broń, ale no boję się, że jak taki zębacz mnie kąsnie. A to jakiś baczacz. Zobacz, czym ty jesteś? Widzę, że jakiś koksu. Jeszcze ma kolegę. Oh my god! Pomocy! Ała, Lando! Kurde, pomóż człowieku! Teraz się wziął za tego zębacza. Ej, nie, to jest masakra. Dobra, bo ja bym chciała jednego tego zębacza. Ale on na pewno sam do mnie nie przyjdzie. Ja wiem, jak to się skończy. Lando, słuchaj, robimy wycofkę, wiesz? Lando. Robimy wycofkę. O, tak, 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 tak. Ale on go klepie, nie? Lando, matko kochana. Pomogę ci, człowieku mój. F5, dobra. Tamte jeszcze nie zdążyły przy... To zwykły jakiś... Okej, nieważne. Tamte jeszcze też nie zdążyły przyjść, więc dlatego jesteśmy na dobrej pozycji. Lando się zdążył wyleczyć. O, tu widzę, że coś w sam raz dla mnie. Tam jest tych zębaczy więcej, jak widzieliśmy zresztą. To widzę, że trzeba będzie jakoś otworzyć, żeby przejść. Dobra, odpalmy może telekinezę, może coś tu znajdę w okolicy. Tu mogę ewidentnie wejść gdzieś wyżej, ale zanim to zrobię, to bym... O, tam jest jakiś przycisk. Chciałabym się jednak pozbyć tych zębaczy na górze, bo boję się, że będą mi przeszkadzać. Jak widzieliśmy, były tutaj bestie wyżej. Miau, miau, już tu mruczy. Zobacz. A to po prostu zębacz. Dobra, zrobię F5. Czy tam nie ma jeszcze gdzieś jednego tutaj? Bo Lando zwariował. Co ty robisz, człowieku? W ogóle, jaki on jest wielki w porównaniu do mnie. A to po prostu zębacz normalny. Tylko gra źle przetłumaczyła jakby. Znaczy gra. Cholera wie co. Dobra, tu mogę wejść, bo widziałam, że da się tu wejść, bo tam był przycisk. Krucze ziele. Więc trudno. Lando, możesz przestać. Dobra, tak to nie wejdę na pewno. Dobra, no tam na pewno coś mogę zrobić, ale może muszę wejść jakoś naokoło. Nie wiem, tak czy inaczej widzę, że dobrze, że jestem mała, bo chyba powinnam być właśnie mała. Bo gdybym nie powinna być mała, no to bym się tutaj tak łatwo... Okej, dobrze, że zrobiłam zapis, bo nie muszę tutaj przynajmniej jeszcze raz wchodzić. Okej. Tutaj się przyda F5. Podejdźmy sobie tu do krawędzi. Dziękuję. Super. Lando to pewnie tam świruje na dole, nie? O, kluczyk. Siemka. Tylko jeszcze tam się trzeba dostać faktycznie. Coś tu jeszcze się znajduje? Chyba nie. Siup. Lando mi gdzieś zniknął spod nóg. Kolego. Cholera wie, gdzie poszedł. Łajza jedna. Jak tam wy... Słyszę cię jak tupiesz. Gdzie jesteś? Cholero jedna. Czyś by tu gdzieś utknął? Tak, cześć. Wystraszyłeś mnie trochę, wiesz? No tutaj jest jakby najniżej. Chyba, że muszę przejąć kontrolę, żebyś ty to kliknął. Spróbujmy. Tylko muszę się najpierw wymanić, bo jak tego nie zrobię, to będzie kłopot. Magia. No to krucze. Wydaje mi się, że ja raczej nie będę w stanie tam wejść, więc zróbmy to za pomocą Lando. Bo on na pewno będzie w stanie tutaj wejść.
Albo i nie. Ale ty dziwnie chodzisz, człowieczku mój. O, widzę, że już koniec odcinka nam się zbliża. Muszę rozkminić, jak tu wleść. Lando, wskoczysz tu? Tak! Ale ty nie umiesz klikać. No, bez jajec. Fuck! On nie kliknie tego, bo nie umie. Shit. Przecież ja tam nie wejdę. A za pomocą telekinezy tego nie kliknę. Aha, bo on nie ma klucza. No to jak on ma to kliknąć? Dobra, moi drodzy. Będę się zastanawiać nad tym, jak użyć klucza w tamtym miejscu w kolejnym odcinku. Bo ten już jest wystarczająco długi. Tak więc jeszcze raz Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie uda nam się zapewne przejść dalej. Ja tutaj spróbuję gdzieś pokminić, jak tu gdzieś wejść, bo podejrzewam, że no muszę móc jakoś wejść gdzieś tu wyżej. Gra mi chwilowo nie daje, bo jestem troszeczkę jednak za niska, żeby to robić. Albo też się blokuję i dlatego... Lando, nie tańcz! Dobra, moi drodzy, tak czy inaczej, jeszcze raz Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu i słyszymy się już w kolejnym. Cześć!